Hej, hej, hej! To już ostatni odcinek Meta Human i tutaj pokażę, jak można modyfikować nasze emocje przy pomocy iPhone'a, czyli jak będziecie gdzieś na mieście i znajdziecie iPhone'a leżącego na chodniku, to już wiecie do czego go wykorzystać. Przede wszystkim musimy w nim zainstalować aplikację Living Face, która jest wydawana przez Epica, czyli twórcę silnika. Jak widzicie, jest tutaj moja twarz. Ale zanim cokolwiek zrobimy, przejdźmy do opcji, bo tam trzeba co nieco zmienić. To od czego zaczniemy? No, powiedzmy, że chcemy obracać głową, więc to zaznaczę jako pierwsze. Ale najważniejsze jest tutaj ustawienie Lifelinka naszego iPhone'a. Czyli musimy podać target, a więc adres IP naszego komputera, na którym mamy uruchomiony projekt, aby móc nim sterować. Podajemy adres IP. Mam nadzieję, że wiecie, że to nie jest www. www.edu.pl. No nieważne. Tylko po prostu adres naszego komputera, który jest gdzieś w sieci wewnętrznej. Oczywiście można dodać kilka targetów. Wtedy możemy sterować na kilku projektach, no ale nieistotne. Jak widzicie, tu jest kamera głębi, która nakłada siatkę na moją twarz. Możemy oczywiście nagrać to jako wideo. Przy okazji też są tworzone pliki z parametriami twarzy, no ale mniejsza o to, do tego dojdziemy na końcu. W dobrze! Przede wszystkim musimy sprawdzić, czy nasz projekt ma odpowiedni plugin. Domyślnie często jest już gotowy, ale sprawdźmy. Wpisujemy sobie Live Link i sprawdzamy, czy ten plugin jest. Jest domyślnie włączony, więc nie musimy nic robić. Możemy zamknąć po prostu pluginy, bo ten plugin jest potrzebny właśnie do tego, aby móc sterować na żywo emocjami naszego gracza. Przejdźmy teraz do okienka, i tutaj włączymy sobie Live linka, czyli zobaczymy, czy ogólnie on działa, czy jest połączony jakiś iPhone na żółto i czy działa na przykład wykrywanie twarzy na zielono. Teraz wykrywa, więc bardzo fajnie. Oczywiście nie widzicie tego na postaci, ale na telefonie jak najbardziej. Zaznaczamy postać, ponieważ musimy ją włączyć. To jest postać z Meta Humana, z poprzedniego odcinka. Fajnie jak oglądacie po kolei, a nie po prostu tak odstrzała po prostu ten. OK, no i tutaj włączamy że iPhone, bo tak sobie nazwałem telefon, <grymny> niesamowite, bardzo ciekawa nazwa. No i żeby analizował, co robię z twarzą. No i jak widzicie, tutaj macie nagranie, co robię z twarzą, nagrane z iPhone'a. No i tutaj też widzicie, co robi gracz. Oczywiście on ma trochę odbite prawo-lewo, ale wiadomo, wszystko teraz w telefonach, jak się robi zdjęcie, to jest. Napis do gry, odwrotnie, więc czemu nie, w sam raz, tak jak, tak jak teraz wszyscy robią. OK. dodajmy teraz Level Sequence. Podobnie jak ostatnio, w ostatnim odcinku, dodaliśmy Level Sequence i wykorzystywaliśmy pozy z MetaHumana, ale teraz już nie potrzebujemy pozy z MetaHumana, tylko bezpośrednio z iPhone'a, czyli wszystko co ja zrobię, koleś będzie miał. Nazwijmy ją jak chcemy, na przykład tak bardzo nieoryginalnie, no i cóż możemy zrobić. Teraz zaznaczamy postać, bo musimy ją dodać. Musimy wejść do control Rig'a, aczkolwiek Kontroluig nie będzie nam do niczego potrzebny w tym przypadku, bo wszystko jest brane pod uwagę na żywca. OK, wybieramy naszą postać, ponieważ ją zaznaczyliśmy, jest łatwiej. No i co teraz? Możemy włączyć nagrywanie. Wybieramy przede wszystkim naszą postać. I włączymy nagrywanie. I teraz wszystko, o co będę mówił na telefonie, będzie przerzucane na postać. Raz, dwa, trzy, test Grzesia. <laughs> Zapisało się około 5 sekund filmiku, więc możemy go odtworzyć tutaj. Oczywiście dźwięk nie jest przenoszony, jest tylko przenoszony obraz, ale można go bezpośrednio połączyć z tego nagania, który jest w iPhone'ie Dobrze, co jednak, gdy nagaliśmy filmik, a nie było włączonego projektu, albo po prostu nie zapisywaliśmy tego projektu, tylko byliśmy gdzieś na zewnątrz. Nagaliśmy sobie super filmik, no ale nie dodaliśmy go do projektu. Nic straconego, jeżeli jest zapisany na iPhone. To wystarczy, że włączycie coś takiego jak Portal, czyli konkretny plugin, który pozwala wykorzystywać pliki bezpośrednio z iPhone'a. Dodajemy ten projekt, no i oczywiście trzeba uruchomić ponownie silnik. Czyli uruchamiam ponownie. Jak się uruchomi, to pluginy są otwarte, można je zamknąć. Ale wróćmy do iPhone'a. Cóż teraz? Jeżeli wejdziemy. Do Face Linka i na, zapiszemy nasze emocje. Możemy teraz wejść do katalogu i znaleźć na naszym telefonie, czyli na moim iPhone'ie. To w sumie nie jest mój iPhone, ale nie ma to znaczenia. Powiedzmy, że chwilowo jest. Wejdźmy tutaj, mamy tutaj różne pliki. Skupmy się na Live Link Face, czyli na elementach, które zostały zapisane, gdy zapisywaliśmy nagrywaniem nasze emocje. Czyli tutaj mamy przede wszystkim. Miniaturkę, mamy filmik, też, ale mamy też plik z parametriami, które działy się podczas naszego ruszania. Jak widzicie, wyglądają tak, dosyć tego jest sporo, ale jeżeli dodaliśmy plugina, którego przed chwilą pokazałem, teraz ten plik, który jest zwykłym plikiem CSV, możemy przeciągnąć jako plik sekwencji. Czyli tutaj to nie jest sekwencja, ale. Plugin ją w taki sposób um, analizuje, więc wszystko działa dobrze. No i co teraz? No nie ma naszego kolesia tutaj, ale wystarczy zastąpić źródło, zamiast iPhone'a podać właśnie ten plik, który przed chwilą zaimportowaliśmy i ten plik będzie brany pod uwagę. No i jak widzicie, może nie od początku, puszczę, o w tym momencie. Zobaczcie jak to wygląda. Oczywiście bez dźwięku, ale działa w taki sam sposób jak tamta sekwencja, którą zapisaliśmy. I możemy oczywiście zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Raz, dwa, trzy, test Grzesia. I to wszystko z MetaHumana. Humana. Subskrybujcie mój kanał, zobaczycie inne filmiki. Lubcie wszystko i będzie wszyscy będą się cieszyć.